No i lecimy dalej. No, skakuj młody. Ciekawe, co nam przyniesie dalsza część rozgrywki. Miejmy nadzieję, że tego pająka już się tam troszkę pozbyliśmy, no bo w końcu dostał kamieniem w głowę. Chyba, że tylko tego bardziej rozwścieczyło, co raczej mogłoby być troszkę dla niego denerwujące i może się chcieć odegrać na mnie. Wow. Hello. Już stąd mamy. Au. No nie wygląda, jakbym miał to przeskoczyć. No. Chyba coś mu wyrwałem. Sprawdźmy, czy mogę to teraz tam przepchnąć. Oczywiście, że mogę, chociaż jest to troszkę trudne, ale jakoś sobie limbo daje radę. Dzięki temu będę mógł to. Okej. I ładnie. Udało się przedostać na drugą stronę. Hello. Okej, tam chyba nic na górze nie zrobię, więc. Okej, teraz będę mógł. Będę chyba musiał jedną z tych klatek sobie zerwać. Jako, że tej sznur wygląda o wiele słabiej. No właśnie. Tak też myślałem. Dalej pudełko, dalej. Jesteś mi niezwykle potrzebny. Także wiem, co tutaj robisz i wiem, jak mi pomożesz. No właśnie. Dziękuję. Tylko moja wyobraźnia. A to wygląda jak jakiś gość, co się utopił. No dobra. Przynajmniej pomógł mi w ten sposób. Mógł wprawdzie zrobić coś bardziej mądrego, ale. Ten sznur tutaj wydaje się być oczywistą pułapką, więc. Auć. Ła. Okej, to wiem. Wezmę ciebie. I jakby zapożyczę twoje ciało do rzucania ciebie tam. Myślę, że to będzie idealnym pomysłem. Okej, przeskoczmy na drugą stronę i popchnijmy go trochę. Dzięki, koleś. Przydałeś się. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Chyba na to wolałbym nie stawać. Nie wiadomo, co to jest. Mi coś grozi? Nie. Hello. Okay. Da. Fuck. Tego nie przewidziałem. Sprawiało to wrażenie guzika, a nie antyguzika. A czy tu może być inaczej? A, kurde, widzicie? Mam was. Okej. Trzeba uciekać.
wpadniesz tutaj. Aha! I kto jest teraz górą? Wąski. Czy jak to? Albo siara? Kurde, nie pamiętam. Okej, co my tutaj będziemy mieć? Drabinę w dół. Okej, myślę, że ty możesz mi się przydać. Jeszcze nie wiem do czego, ale na pewno do czegoś się możesz przydać. Dalej nie pójdzie. Z tym, że brakuje mi tutaj tego drugiego. Tak więc myślę, że to będzie działać w ten sposób. Idziemy tutaj. Podnosimy to, aby sznur tam opadł. Na samo dno. Teraz szybko złapać ten sznur. Okej, okay, udało się. Teraz jakby się tak fajnie rozpuścić, żeby od razu złapać ten drugi sznur. Wtedy bym mógł oszczędzić troszkę czasu. Tury będzie tutaj dosyć istotne. Tak, nie tak. No właśnie, cholera. Źle to wymyśliłem. Znaczy pomysł jest dobry, tylko wykonanie troszkę kiepskie. Niestety. Teraz wypadałoby się troszkę rozchuśtać, żeby złapać ten drugi. God damn it! Nie tak. Trzeba by się odwrócić we właściwą stronę. Może być tutaj kluczowe. A? I jedziemy. Zdążę? Zdążę. Uff, jakoś się udało. Jakieś grzybki, halucynki? To bym chyba... Mogę coś z nimi zrobić? Nie, nie mogę. Tak więc olejemy temat i idziemy dalej. Ała! Coś mi się wryło w mózg. To ma być jakiś gnom. Weźcie to ode mnie. Okej, to mogę tylko przepchnąć do przodu. Kurde. No, cofaj, cofaj. No. Ja tam nie sterowałem. Ja mam rączki wolne. Ale wnioskuję, że... Wnioskuję, że chyba będę musiał podnieść... Znaczy przesunąć tą skrzynkę do tych robaczków. Żeby one mogły zjeść to coś, co mam na głowie. Takie są przynajmniej moje szybkie wnioski po tym, co tutaj zobaczyłem. No właśnie. No i zobacz. Ja nic nie robię. Co tutaj się stanie? Czy będzie tak, że faktycznie wskoczę zaraz na tą skrzynię i coś się tutaj zacznie dziać? No właśnie. Na to liczyłem. Odzyskałem pełni kontrolę nad swym umysłem.
niby ja miałbym tutaj zrobić? Hej, żabko. No, muszę jakoś tej żabce pomóc. Tylko zastanawiam się. Ja. Demet, różże się. Okej. Okej. Leć tam, kimkolwiek jesteś. Okej, wylądowałeś w pół. Co za technologia. Mam nadzieję, że nie. Przynajmniej nie widać, żeby coś mi tutaj popsuć. No, raczej to po prostu naprawiłem. Okej, trzeba troszkę to obniżyć. No dokładnie. I zapewne po tej rurze, która tam jest, będę mógł się spokojnie przetransportować dalej. Jest plan. No, czy ja tam doskoczę? No nie wiem, zaraz to przetestuję. Czy jestem w stanie tam doskoczyć? Chociaż nie wygląda, jakbym miał tam doskoczyć. No właśnie. To zdecydowanie nie wyglądało, jak mogłem tam doskoczyć. Okej, to jest jakaś drabina. On nie podlega wątpliwości. Po co też tutaj po tej stronie? O co chodzi? Tego nie wiem, ale... Okej, może muszę go na środek po prostu wziąć. Okej, ustawmy sobie go gdzieś. Tutaj. I teraz napełnimy to jeszcze raz wodą. Taki jest mój złowrogi plan. No, jedziesz dalej, jedziesz. Okej. I lecimy. O, god damn it. Przecież nacisnąłem do góry. Co jest? Gro, czemu mi to robisz? Czemu mi takie rzeczy robisz, skoro ja jestem dla ciebie taki miły? Przez ciebie widzowie czekają. Nie, jeszcze nie chciałem tego napełniać wodą. Widzowie czekają, chcą zobaczyć, co się stanie zaraz. A ja tu w taki sposób może głupi tonę. Udało się dolecieć. Weźmy teraz przodem się złapmy. My zobaczymy, czy doskoczy. Miejmy nadzieję, że tak. Nawet mogę się rozbujać w tą stronę, żeby już... No, brawo! Brawo, mój drogi. Jestem z ciebie niezwykle dumny. Czemu ty jesteś?
nie wiadomo czym, jakąś rurą ściekową właściwie. Czyli można powiedzieć, zmierzam do kanału.